Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii z cyklu Czynić ludzi przyjaciółmi Boga. A dzisiejsze studium będzie zatytułowane Moc wstawienniczej modlitwy. Wraz ze mną dzisiaj są Estera i Zenon. Ja mam na imię Remigiusz i tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy rozmawiali dzisiaj o znaczeniu modlitwy, ale tej szczególnej modlitwy, modlitwy wstawienniczej. Jak widzicie, mam ze sobą obok siebie bardzo doświadczonych chrześcijan i nawet nie będę pytał, czy praktykujecie modlitwę wstawienniczą. Od razu zapytam, a dlaczego praktykujecie modlitwę wstawienniczą? Ale zanim usłyszymy odpowiedź na to pytanie, pomodlimy się, zanim będziemy otwierali Pismo Święte. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za Twoją wielką dobroć, miłość, prowadzenie. Dziękujemy, że możemy do Ciebie udawać się jako do naszego Ojca, naszego przyjaciela, naszego orędownika i naszego Zbawiciela. Chcemy poruszyć bardzo ważny dzisiaj temat. Modlitwy za innymi osobami, modlitwy wstawiennicze. Jako rodzice wiemy, jak bardzo leżą nam na sercu nasze dzieci, nasze wnuczki, ale nie tylko nasze dzieci, nasze wnuczki. Chcemy modlić się i modlimy się, Panie, za różnymi ludźmi, którzy są nam drodzy naszemu sercu. Chcemy modlić się za naszymi sąsiadami, a Ty, Panie, wiem o tym, że otwierasz ich serca wtedy na przyjęcie Ciebie. Prowadź nas dzisiaj i bądź z nami w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Na pewno modlitwa jest jednym z najwdzięczniejszych tematów, o jakim mogą rozmawiać chrześcijanie. Modlitwa wstawiennicza jest też takim bardzo wdzięcznym tematem, któremu moglibyśmy poświęcić bardzo dużo czasu. Ale wracając, dlaczego modlicie się o innych? Dlaczego praktykujecie modlitwę wstawienniczą? Modlitwa wstawiennicza, czy w ogóle modlitwa, bo to jest temat, jak wspomniałeś, bardzo wdzięczny. Modlitwa jest bardzo szerokim zagadnieniem, ale mówimy o dzisiaj typowo modlitwie wstawienniczej. Modlitwa wstawiennicza jest wsparciem dla tego, o kogo prosimy, za kim się wstawiamy. Ale równocześnie modlitwa wstawiennicza jest potrzebna modlącemu się, bo modlitwa nie zmienia Boga, ale modlitwa jest narzędziem przez Boga ustanowionym, który zmienia modlącego się. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś powody, dla których modlimy się o inne osoby? To jest takie przyzwolenie Boże, żeby działał na te osoby, o które my się modlimy. Czyli wyraz naszego zaangażowania, tak? Myślę, że tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, logiczne niebezpieczeństwo w tym zwrocie, chociaż osobiście zgadzam się, tylko bardzo zwracam uwagę na to niebezpieczeństwo, że Pan Bóg ze swoim działaniem nie czeka na skierowanie do niego modlitwy wstawienniczej. Jeśli się ktoś nie wstawi czy nie zwróci, to Pan Bóg nie działa i mówi, no nikt mnie o to nie prosił. Więc mimo tego ważnego elementu modlitwy wstawienniczej, my musimy też mieć tą świadomość, że Bóg jest kochającym Ojcem,
który zna nasze potrzeby, zanim my je wypowiemy. Tak, ta głębia modlitwy wstawienniczej jest naprawdę bardzo taka rozległa. A będziemy chcieli dzisiaj w czasie tego naszego studium troszkę więcej dowiedzieć się i zaczniemy od nakreślenia pewnego tła, od pewnej perspektywy. Przykładów. Przykładów też, ale będziemy chcieli zacząć od miejsca, w którym toczy się modlitwa wstawiennicza. Przeczytamy dwie wypowiedzi apostoła Pawła. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział i 4 wiersz oraz list do Efezjan, 6 rozdział i 12 wiersz. Zobaczymy, w jakim kontekście znajduje się potrzeba modlitwy wstawienniczej. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Dziękuję. List do Efezjan, 6 rozdział i 12 wiersz. Czytam. Gdyż bój toczymy nie z krwią ani z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dziękuję. W jakim kontekście pojawia nam się praktykowanie modlitwy wstawienniczej? No to jest walka dobra ze złem. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że taka walka istnieje. My jako ludzie czytający Pismo Święte, dzięki Bogu akurat wiemy o tym i dlatego bardzo cenimy modlitwę wstawienniczą. Nie, pozwolę sobie dodać, że czy zaakcentować, bo cały czas musimy mieć tą świadomość, że Bóg jest Bogiem miłości, Bogiem kochającym, że On jest naszym stworzycielem i naszym odkupicielem. Niemniej jednak ta modlitwa wstawiennicza daje Bogu prawo do szczególnego działania, do szczególnego zaangażowania ze względu na fakt, że Bóg obdarzył nas, ludzi, wolną wolą i w związku z tym Jego działanie na rzecz człowieka jest uzależnione od aktu woli, od wiary człowieka, bądź osoby bezpośrednio zainteresowanej, bądź też osoby wspierającej tą osobę. Mamy wiele przykładów. Pozwolę sobie wspomnieć, czy przypomnieć przykład omawiany w poprzednim studium, kiedy przyjaciele przyprowadzili do Jezusa owego niewidzącego człowieka ślepego. I Pan Jezus dokonał tego cudu ze względu na ich wiarę, bo warunkiem, no myślę, że mogę nawet tak powiedzieć, warunkiem Bożego działania w stosunku do człowieka jest jego wiara, jego osobiście lub jego przyjaciół. Czyli można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju pozwolenie Bogu na działanie, tak? Modlitwa jest pozwolenie Bogu na działanie w naszym przypadku, w przypadku naszego życia, a w przypadku modlitwy o innych jest zwróceniem uwagi Boga na kogoś? A Bóg nie zna tych ludzi, ich problemów? Oj, to są bardzo duże subtelności, dlatego że modlitwy nie da się włożyć w pewne ramy. To jest coś bardzo intymnego, coś bardzo osobistego i bardzo taka intymna relacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem i wejście w obszar też takiej ostrożności, aby nie wejść w obszar kompetencji Pana Boga. Dokładnie. Dodam do tego, Remku, co mówisz właśnie, że ta świadomość, że modlitwa to nie jest tylko, przepraszam za kolokwialne słowo, klepanie pewnych formułek, czy cytowanie wypowiedzi innych, chociaż to wcale nie jest złe, jeśli w modlitwie powołujemy się czy cytujemy. Ale myślę, że każdy z nas rozumie sens.
ta modlitwa spontaniczna, ta szczerość wobec Boga, ta relacja. I ja czasami, mówiąc o modlitwie, czy zachęcając ludzi do modlitwy, mówię w ten sposób: nawiąż kontakt z Bogiem przez modlitwę, daj szansę Bogu, żeby mógł ci pomóc. Chciałabym przeczytać pewien urywek pisarki adwentystycznej Ellen White z książki Wielki Bój. Częścią planu Boga jest udzielenie nam w odpowiedzi na modlitwę wiary tego, czym nie obdarzyłby nas, gdybyśmy go o to nie prosili. Czyli to jest otwarcie możliwości Bogu na działanie. A dodam, że jest to właśnie w oparciu o wypowiedź Pana Jezusa, który, mówiąc o modlitwie, dawał wiele przykładów. Zresztą uczniowie nawet prosili go: Panie, naucz nas modlić się. I tu wcale nie chodzi o to, że Pan Jezus dał im pewne słowa, które mają się nauczyć na pamięć i teraz powtarzać wiele razy, ale tam przy tej okazji mówił o potrzebie prośby i użył tego kontrastu. Jeśli wy, będąc złymi ludźmi, dajecie swoim dzieciom dobre dary, gdy was o to proszą, daleko więcej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go o niego proszą. To jest rzecz niezmiernie istotna, że Bóg jako kochający Ojciec oczekuje również, że jego dzieci poproszą go. Aczkolwiek wiele darów on daje ludziom, chociaż go wcale nie proszą. O tym powiedział też Pan Jezus przy okazji, że deszcz pada na pola wszystkich ludzi, prawda? I wiele innych darów Pan Bóg daje wszystkim ludziom, niezależnie od tego, czy go proszą, czy nie. Modlitwa jest takim otworzeniem serca przed Bogiem. Modlitwa, tak jak mówi o tym moja ulubiona definicja modlitwy, która znajduje się w Piśmie Świętym, to jest rozmowa z Bogiem, tak jak człowiek rozmawia z przyjacielem. Padł przykład Pana Jezusa. Przyjrzyjmy się teraz praktyce modlitwy Pana Jezusa, zarówno takiej osobistej, jak i modlitwy wstawienniczej. Zapraszam do przeczytania Ewangelii Łukasza, 3 rozdziału 21 wiersza. Przeczytamy o tym, dowiemy się o tym, w jaki sposób Pan Jezus modlił się i jak ważna była modlitwa w jego życiu. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo. To jest jeden z przykładów modlitwy Pana Jezusa. Takich słów i wypowiedzi możemy znaleźć więcej, czytając Ewangelię. Czytamy o tym, że Pan Jezus modlił się, skoro świt. To był Bóg, który przyszedł na ziemię. Po co modlił się Jezus? Po co modlił się osobiście i rozmawiał z Bogiem w taki zaangażowany sposób? Jezus wiedział. Zdawał sobie sprawę, po co przyszedł tutaj na tą ziemię. I że musi być w ścisłej łączności ze swoim Ojcem. Czytamy w Piśmie Świętym, że Jezus wczesnym rankiem wstawał, udawał się na pustkowie, tam modlił się, czasami modlił się od noc całą. Ale to dlatego, że właśnie chciał przezwyciężyć moce zła i dlatego nas zachęcał do tego, że jeżeli my będziemy w kontakcie z naszym Ojcem, będziemy w kontakcie z Jezusem, to będziemy mieli siłę odeprzeć te złe moce. Mówiąc o modlitwie Pana Jezusa, myślę, że warto zauważyć i podkreślić, że On, będąc Bogiem, pozostawia swoją boskość, wyrzeka się niejako swojej boskości, mówiąc słowami listu do Filipian, i przyjmuje postać człowieka, poddając się wszelkim ograniczeniom wynikającym z grzeszności, skazitelności. On we wszystkim został upodobniony do nas, z wyjątkiem grzechu.
Dlatego w jego życiu ta modlitwa jako rozmowa z Bogiem odgrywała tak wielkie znaczenie. Ale myślę, że warto tu przy okazji wspomnieć, rozwijając tą myśl, którą Remku wspomniałeś, że modlitwa to jest relacja. I powiem tak bardzo wprost, że wyznam nawet w moim życiu przez wiele lat, modlitwę pojmowałem jako pewną formę mówienia do Boga, którą rozpoczynamy od sakramentalnego Ojcze Nasz i później treść mówimy i również kończymy sakramentalnym w imieniu Pana Jezusa Amen. I koniec modlitwy. I wiem, świadomy jestem tego, że wielu chrześcijan pojęcie modlitwy zawęża tylko do tego rytuału przemawiania do Boga. Dlatego warto, myślę, po raz kolejny akcentować, że jest różnica pomiędzy mówieniem a rozmawianiem. Mhm. Wszyscy ludzie umieją mówić, ale niektórzy nie umieją rozmawiać, nawet między sobą. I dlatego, kiedy uczniowie prosili: Panie Jezu, naucz nas modlić się, to powtarzam, to nie chodziło o to, że nauczył Pan Jezus jakiejś formuły i teraz wy to powtarzajcie codziennie czy wiele razy dziennie. W moim zrozumieniu uczniowie, wyrażając tą prośbę, powiedzieli: naucz nas rozmawiać z Bogiem, bo łatwiej nam jest rozmawiać z osobą, którą widzimy, siedzi naprzeciwko nas, ale ta trudność modlitwy jako rozmowy z Bogiem polega na tym, że tym rozmówcą jest niewidzialny Bóg i nie słyszymy Jego naszym fizycznym uchem. W związku z tym potrzeba tej wrażliwości i otwarcia tego duchowego ucha, a więc modlitwa nie kończy się: Amen, wstaje i zajmuje się swoimi zajęciami, tylko: Panie Boże, ja do Ciebie powiedziałem, a teraz powiedz coś, ja chciałbym usłyszeć to, co Ty masz do powiedzenia dla mnie. Właśnie nie wiedziałam, tak jak Ty, Zenek, powiedziałeś, teraz od jakiegoś czasu wiem, że dobrze jest czytać Słowo Boże i rozmawiać z Bogiem i znowu czytać i znowu rozmawiać i dziękować i oddawać Mu hołd i cześć za to, że jest tak cudowny, za to, że jest tak mądry, za to, że tak pięknie uczynił tą przyrodę, te motylki, te ptaszki, które tak pięknie śpiewają. My powinniśmy Bogu oddawać naprawdę wielką cześć i dziękczynienie, a na końcu dopiero prosić Go o nasze jakieś tam sprawy, o których Bóg dokładnie wie, że my ich potrzebujemy. A wchodzimy tutaj w obszar bardzo taki intymny i na podstawie tego, co powiedzieliście, nabrałem takiej ochoty, chociaż wiem, że jest to niemożliwe, ale bardzo chciałbym tak gdzieś w oddali usiąść obok Jezusa, ale w pewnej takiej bezpiecznej oddali i popatrzeć, jak On modlił się, jak On rozmawiał z Ojcem, żeby zaczerpnąć taki wzór. Podsłuchać, tak? Co mówił, jak rozmawiał z Bogiem, jak rozmawiał ze swoim Ojcem, bo to naprawdę musiały być niesamowite modlitwy. Gdzieś tam przed wschodem słońca w Palestynie Jezus, który wstaje i rozmawia ze swoim Ojcem. Ale jeden wniosek mi się też nasuwa z tych intymnych, osobistych modlitw Jezusa. Jeżeli On potrzebował takiej modlitwy, to my potrzebujemy jeszcze bardziej. Nie, mogę? Tak. Pójdę dalej, Remku. Jeśli chodzi o charakter rozmowy, jak podkreślasz to naprawdę subtelne słowo intymność, zauważmy, zupełnie inaczej rozmawia się z osobą obcą, daleką, szorstką, a inaczej rozmawia się z osobą kochaną. Powiem smutne spostrzeżenie, że jeżeli nie ma dobrej relacji między rodzicami a dzieckiem,
to tam nie układają się rozmowy. To bardzo często są to tylko jakieś służbowe polecenia, informacje, co się dzieje, co jest do zrobienia. I na jakość rozmowy z Bogiem wpływa nasza relacja z Nim, jak my Go traktujemy, jak do Niego podchodzimy, prawda? I to, czy to będzie rozmowa na temat mój osobisty, czyli moja osobista, czy to będzie modlitwa, rozmowa wstawiennicza, kiedy wstawiam się, rodzice za dziećmi, prawda, dzieci za rodzicami, przyjaciel za przyjacielem. Ważną rzeczą jest, żeby zrozumieć, że na jakość naszej rozmowy wpływa relacja, jak my Boga postrzegamy, jak my Go traktujemy. To jest ważna, bardzo cenna uwaga. No, psychologia relacji wyróżnia takich 5 poziomów komunikacji międzyludzkiej. Od takich komunikatów suchych do głębokiej, intymnej rozmowy. Nie mam wątpliwości, że Pan Jezus, kiedy modlił się, był na tym najgłębszym pokładzie kontaktów z Bogiem, skoro wypowiadał słowa Abba, czyli tatusiu, to musiał być to naprawdę bardzo głęboki. Moglibyśmy o tych modlitwach Jezusa mówić jeszcze dużo osobistych, ale mamy drugi rodzaj modlitw Pana Jezusa, bezpośrednio związanych z tematem naszego dzisiejszego studium. To są modlitwy wstawiennicze Pana Jezusa. Zobaczmy na jedną z nich. Znajduje się w Ewangelii Łukasza, 22 rozdziale, od 31 do 34 wiersza. Czytam. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Ciekawa i dramatyczna scena. Niedługo przed aresztowaniem i ukrzyżowaniem Pana Jezusa, Pan Jezus mówi o tym, że modlił się o Piotra, aby ten był wytrwały w swojej wierze. Przecież Pan Jezus nauczał Piotra 3,5 roku. To jest sam finisz, sama końcówka ich współpracy, fizycznej współpracy. To po co były jeszcze te modlitwy o Piotra, skoro Pan Jezus przez 3,5 roku tyle słów wypowiedział do Piotra? Ellen White wspomina, że Bóg znał Piotra i wiedział, jaką on rolę będzie odgrywał we wczesnym chrześcijaństwie. Że to był człowiek, który może dużo dobrego zrobić, tak jak Paweł czy Jan. I dlatego szatan zastawiał na niego różnego rodzaju sieci, pułapki, żeby zniszczyć tego człowieka, żeby on nie przyczyniał się do rozwoju tego, co Jezus zaczął. Czyli Piotr był kimś bardzo cennym tutaj, tak. Prawda? Jaki mógł być jeszcze cel takich usilnych modlitw Jezusa o Piotra, ale też pewnie o innych uczniów? Mamy przykład w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, kiedy Pan Jezus w tej wstawienniczej modlitwie zatytułowanej arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa, to typowo orędownicza, wstawiennicza modlitwa. Jest tam jedno zdanie, nie tylko za nimi proszę, mając na uwadze tą garstkę 12, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. A więc, moi drodzy, ja się czuję zaszczycony, rozumiejąc, że w tej modlitwie, czy tą modlitwą objęty byłem również ja, ty, my, ludzie, którzy dzięki przekazowi apostołów znamy Pana Jezusa, znamy to, czego nauczał i uwierzyliśmy w Niego. To jest bardzo ważny wątek. Świadomość tego, że dzisiaj Pan Jezus modli się także za nas, tak jak modlił się w ogrodzie Getsemane, tak dzisiaj modli się i Pismo Święte mówi o tym, że żyje po to, aby wstawiać się za nami. Nie wiem, czy lubicie, gdy ktoś wam mówi, modlę się o ciebie. To jest jedno z najprzyjemniejszych słów, które ja słyszę. Sprawiające mi największą przyjemność, bo wiem, że komuś zależy na mnie i Pan Jezus każdego dnia mówi do nas, ja modlę się za ciebie.
zobaczcie na jedną rzecz, ja troszeczkę spuentuję już ten wątek. Pan Jezus nauczał Piotra przez 3,5 roku, ale nie polegał wyłącznie na swoim nauczaniu. Modlił się o Piotra, prawda? My mamy do czynienia z różnymi osobami, o którym opowiadamy o Bogu, a których uczymy, którym przekazujemy różne słowa. Oprócz tego przekazu ustnego potrzeba nam modlitwy właśnie od tych ludzi, aby Duch Święty wspomagał ten nasz proces dzielenia się Ewangelią. Pan Jezus także wzywał do modlitwy wstawienniczej, ale wzywał do bardzo szczególnej modlitwy wstawienniczej. W kazaniu na górze powiedział o tym, żeby miłować naszych nieprzyjaciół i modlić się o tych, którzy nas prześladują. Dokładnie. Łatwe czy trudne wyzwanie? No ja myślę, że to nie tylko trudne, ale bardzo trudne, a wręcz nawet dla człowieka takiego zwykłego, cielesnego, niemożliwe, nierealne. Ja nieraz w rozmowach słyszałem taką reakcję, że ja nie potrafię, nie umiem, nie dam rady modlić się za moich nieprzyjaciół. I to nie gdzieś wrogów jakichś odległych, ale częstokroć nawet w bliskiej rodzinie, gdzie ktoś skrzywdzony w swojej rodzinie, najbliższych osobach, zraniony przez lata i na początku mówi, ja nie jestem w stanie modlić się o te osoby czy za te osoby. Więc dlatego wspomniałem wcześniej, że modlitwa jest potrzebna przede wszystkim mnie, modlącemu się. I dodam do tego jeszcze jedną taką moje spostrzeżenie. Modlitwa dla mnie jest tajemnicą, czyli rzeczą, której nie jestem w stanie wyjaśnić, bo to nie jest jakieś magiczne zawołanie, zaklęcie, że wiecie, jak wróżki wypowiedzą zaklęcie i stało się. Modlitwa nie ma nic wspólnego z tego typu charakterem, chociaż nieraz właśnie można by pewien podobny wniosek wyciągnąć, gdy człowiek modli się o coś i dzieje się tak, prawda? Ale jednak ta przestrzeń modlitwy jest tak szeroka i tak niepojęta dla nas, że ja osobiście nie umiem wyjaśnić modlitwy, ale doświadczam jej skuteczności w moim życiu. Jestem świadkiem doświadczeń innych ludzi, skuteczności modlitwy w ich życiu. I dlatego zachęcony tymi przykładami z Biblii, jak również własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami współczesnymi, chcę modlić się i będę się modlił. Mam długą listę osób, które objęte są wstawienniczą modlitwą, dlatego że tak nauczał Pan Jezus. Chciałabym dodać tylko jeszcze, że dobrze jest modlić się właśnie imiennie o kogoś, dokładnie wymieniając nazwiska, imiona czyjeś, a nie tak abstrakcyjnie. Panie Boże, prosimy Cię za tymi o sąsiadami, ale Panie Boże, ja Cię bardzo proszę o Agnieszkę. Dziękuję. Dla mnie modlitwa o tych, którzy mnie nie lubią, albo mam wrażenie, że mnie nie lubią, ma dla mnie bardzo terapeutyczne działanie. Bo jeżeli doświadczam tego, że jeżeli modlę się o osoby, wobec których mam pewien dystans, już tak najdelikatniej mówiąc, to wiem, że po jakimś czasie modlitwy o takie osoby, a trudno mi myśleć o nich źle, nieprzyjaźnie, skoro ich imiona wymieniam przed Bogiem i modlę się o nie. Drodzy, jeżeli chcecie, żeby w waszym życiu taka modlitwa zadziałała, przeczytajcie Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, 44 wiersz. Jeżeli czujecie wobec kogoś niechęć i zacznijcie modlić się wobec tych, których nie lubicie, którzy was nie lubią albo macie wrażenie, że was nie lubią i wypróbujcie, jak to działa. Jezus był nauczycielem modlitwy. Jego uczniowie korzystali z modlitwy wstawienniczej. Tak jak było tutaj wspomniane też, modlili się imiennie. Mamy apostoła Pawła.
Zobaczcie, jaki to był mistrz nauczania, mistrz misji, człowiek bardzo elokwentny, wykształcony, zdeterminowany, ale Paweł także był człowiekiem modlitwy. Ale mógł powiedzieć, ja kiedyś przyznam, na początku czytania Biblii traktowałem Pawła jako trochę zarozumialca, szczególnie wtedy, kiedy w swoich listach mówi, bądźcie naśladowcami moimi, no tak. Ale dodaje, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. To jest naprawdę wielka, wielka rzecz, aby móc tak powiedzieć. Zobaczcie na schemat działania Pawła. Paweł, zanim przybył do jakiegoś miasta, jestem przekonany, że się modlił. Pracował misyjnie, czy to mamy w studium przykłady Efezu, Filipi, prawda? Zakładał tam zbory, zakładał społeczności chrześcijańskie, chrzcił ludzi, nauczał, wyjeżdżał z tego miasta. Szedł dalej. Szedł dalej, ale nie zostawiał zamkniętego rozdziału pod tytułem Efes czy Filipia. Co robił? Nie zapominał. Nie zapominał. Modlił się za nimi, pisał listy do nich i pisał im takie ciepłe słowa, że tak się dobrze u was czułem, że wy tak mnie otoczyliście taką opieką, a ja się modlę o mądrość Bożą dla was, żebyście wiedzieli, jak macie iść tą Bożą drogą. Dodam jeszcze do tego, że wiecie, to co nie da się przeoczyć, to fakt, że apostoł Paweł wiedział, że ci ludzie w tych zborach nie byli doskonali. Oni mieli mnóstwo różnych słabości. Oni borykali się z wieloma osobistymi i zborowymi problemami. Zresztą to z listów wynika. On im udzielał rad, jak niektóre problemy rozwiązywać. Ale niezależnie od tego, on widział w nich, on patrzył na nich spojrzeniem Chrystusa. On widział w nich ludzi, dzieci Boże. Cenił te dobre gesty. Doceniał to, mówi, nawet byliście mi gotowi oczy swoje wyłupić i dać, prawda? Więc widział ich poświęcenie, zaangażowanie, ofiarność. Doceniał to, dziękował Bogu za nich i również wstawiał się, prosił Boga o błogosławieństwo, o to, by Bóg obdarzał ich tą mądrością, aby obdarzał ich tym zrozumieniem i wzrastaniem w naśladowaniu tak, Chrystusa. Streściliście już tu słowa i listu do Efezjan, i listu do Filipian, prawda, które mówią, w którym Paweł sam pisze na temat modlitw do adresatów tych listów. Ja sobie tak wyobrażam, że Paweł gdzieś tam w podróży, gdzieś osadzając się w nowym miejscu, ciągle myślał, a co tam słychać w Koryncie? A co się dzieje w Koryncie? A co się dzieje w Filipii? A co się dzieje w Kolosach? No nie mógł liczyć na szybki przesył informacji. Nie było wtedy internetu. Czekał na swoich współpracowników, którzy mieli przynieść mu listy albo mieli mu opowiedzieć, zrelacjonować sytuację. Ale modlił się o tych ludzi. Cztery listy napisał apostoł Paweł z więzienia do Efezjan, do Filipian, do Kolosan i chyba do Filemona. List do Filemona, tak. I to właśnie on się, no nie mógł inaczej wtedy troszczyć się, no bo już był w więzieniu. Pisał i wyrażał swoje troski i modlitwy o tych ludzi. To jest ważna wskazówka dla naszej dla naszego czynienia ludzi przyjaciółmi Boga. Tak. Jeżeli już będziemy prowadzili ludzi do tej przyjaźni z Bogiem, to nie zostawiajmy ich. Niech będą przyjaciółmi Boga i to jest podstawowa rzecz, ale nie zostawiajmy ich i nie zamykajmy jako już zakończone rozdziały naszej służby. Ciągle powinni być w naszych modlitwach i w naszej pamięci. Pozwolę sobie dodać jeszcze taką refleksję moją, bo wiemy, że no listy, koncentrujemy się w tej chwili na listach, listy były adresowane do konkretnych odbiorców. I pierwsze ich zastosowanie to było fizyczne zastosowanie. List do Koryntian dotyczył Koryntian. Ale za sprawą natchnienia przez Ducha Świętego te listy stały się powszechne. I to nie tylko powszechne w tamtym czasie, ale powszechne w historii.
w przyszłości. A zatem śmiem mieć taką nadzieję, że te modlitwy Pawła, które zostały zapisane, one wybrzmiały i zostały utrwalone, są modlitwami również za wierzących współcześnie. A teraz też wyobraźcie sobie, ponieważ te listy były czytane jako kazania w tych zborach, gdzie ktoś staje i czyta w zborze w Filipii, w Kolosach, słowa, gdzie to Tesalonice, gdzie Paweł pisze, ja modlę się za was. To jest też ta ważność wyrażania innym, że się modlimy o nich. To jest chyba jedno ze stwierdzeń, które powoduje takie przysłowiowe ciepło na sercu. Powiedzenie komuś, modlę się za ciebie. Czasami może to być odbierane jako, aha, coś się ze mną złego dzieje, skoro ktoś się o mnie modli. Ale czasami to jest najlepsze życzenie, jakie można komuś złożyć. Nasz czas mija bardzo szybko. Już mówiliśmy o tym, że modlitwa wstawiennicza jest elementem tego wielkiego boju. Wielkim przykładem jest 10 rozdział Księgi Daniela. Nie będziemy już go dzisiaj szerzej poruszali. Zapraszam do osobistej lektury i refleksji. Ale chciałbym wam jeszcze na koniec przeczytać słowa, które zawsze mnie frapowały. Słowa z pierwszej Księgi Samuelowej, 12 rozdziału i od 22 do 24 wiersza. Pan bowiem nie porzuci swojego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, ponieważ Pan postanowił, że uczyni was swoim ludem. Ja również jestem daleki od tego, żeby zgrzeszyć przeciw Panu i zaniechać modlitwy za was. Będę was uczył drogi dobrej i prawej. Tylko bójcie się Pana i służcie Mu wiernie z całego serca. Zobaczcie, jak wielkich rzeczy dla was dokonał. Tak to brzmi w wersji Biblii Ekumenicznej. Drodzy, dlaczego zaniechanie modlitwy za kogoś miałoby być grzechem? Samuel mówi to w bardzo szczególnym kontekście, kiedy Izraelici mimo ostrzeżeń Samuela stwierdzili, my chcemy mieć króla, czyli postępowali niezgodnie z wolą Bożą. Samuel się z tym nie zgadzał, ale ulegając czy przyjmując do wiadomości decyzję Izraelitów, powiedział, nie zgrzeszę zaniechaniem modlitwy za was. Dlaczego zaniechanie modlitwy za kogoś, z kim się nie zgadzamy, kto się nie zgadza za nas, z nami, jest wręcz nazwane grzechem? Samuel był prorokiem i on znał swoje powinności. I on robił wszystko, żeby było dobrze dla tego ludu i dlatego bardzo cierpiał, gdy oni zgrzeszyli, a oprócz tego jeszcze chcieli tego króla. I on, tak samo my, wiedząc o tym, że my możemy przez modlitwę zrobić coś pomocnego dla kogoś, powinniśmy to robić. Myślę, że należy spojrzeć na modlitwę w kategorii czynu. Bo to jest pewna czynność, to jest pewien uczynek, chociaż nie lubię tego słowa, ale jest to pewna czynność, jaką czynimy. Modlitwa jest świadectwem pewnej relacji, pewnej postawy. Zatem sięgając do definicji Jakubowej w Nowym Testamencie, Jakub w 4 rozdziale 17 werset mówi, że kto umie i może dobrze czynić, a nie czyni, czyli jest to grzech zaniechania, grzech zaniedbania, nie uczynienie czegoś dobrego. Jeśli spojrzymy na modlitwę jako na czynność, tą szlachetną czynność, to myślę, że właśnie zaniechanie tej modlitwy całkowicie odpowiada definicji grzechu. Dokładnie o tym samym pomyślałem, że w momencie, kiedy zaprzestaję modlić się o kogoś, to znaczy, że przestaje mi zależeć na tej osobie. Relację zrywam. Tak, że nie chcę rozmawiać z Bogiem o tej osobie. Oczywiście też święty Jan napisał, żeby nie modlić się o tych, którzy zgrzeszyli śmiertelnie,
Ale my też do końca nie wiemy, prawda? Tak. Kto już wszedł na tę drogę, ścieżki albo przeciwko Duchowi Świętemu, ale jest zachęta. Jest, kiedy już powołałeś się, przepraszam, na list Jakuba, to przecież Jakub też pisał, módlcie się jedni o drugich. To jest 5 rozdział, 16 wiersz. W kontekście też uzdrowienia, uleczenia. To ma być walka, to ma być zaangażowanie, to ma być naprawdę... Jeżeli to jest bój, to w boju trzeba walczyć. Tak. I tym orężem walki jest także modlitwa. Ale porozmawiajmy o konkretach, bo być może to nasze studium i nasza rozmowa dzisiejsza zachęciła kogoś do tego, żeby modlić się o inne osoby. Co byście radzili osobie, która po obejrzeniu naszego dzisiejszego spotkania postanowi modlić się za innych? Jak to robić? Ja chciałabym podać konkretny przykład. Moja teściowa wyszła za mąż za, w trudnych czasach, to nie był adwentysta. Po prostu to człowiek, który spóźnił się na swój chrzest, prawdopodobnie chcąc. Ale to nie był zły człowiek, ale teściowa całe życie modliła się za niego, całe życie. Zmarła, mając 62 lata. Teść przeżył. I wyobraźcie sobie, że on nieraz podśmiewał się, ale dla mnie to było śmieszne troszkę, jak mąż mówił tak, kładliśmy się spać, a mój ojciec klękał. I mój mąż pyta się go, do kogo wy się modlicie, bo to tak się nawymówiło dawniej do rodziców. Co cię to obchodzi? I gdy miał 65 czy 6 lat, ochrzcił się, nigdy nie ożenił się ponownie, a miał wiele ofert. Zawsze był członkiem zboru w Gdańsku. Jakiekolwiek prace były do zrobienia, naprawianie płotów, koszenie trawy, to on był pierwszy w tym. I teściowa nie wiedziała tego, ale ona się dowie. I my również wiedzmy to, że modląc się za innych, nie zawsze zobaczymy efekty zaraz, ale możemy zobaczyć te efekty, gdy Bóg uzna, że my tam będziemy. Zobaczymy, co myśmy zrobili, co się stało przez naszą wstawienniczą modlitwę. Dziękuję. Ja może też podpowiem pewną praktykę, jeżeli chcecie modlić się o innych, jeżeli chcecie zanosić modlitwę o inne osoby. Po pierwsze, wyznaczcie każdego dnia taki czas i miejsce, gdzie będziecie osobiście rozmawiać z Bogiem, ale także modlić się o inne osoby. Po drugie, rozmawiajcie z Bogiem o tym, o kogo chcecie się modlić, o jakie osoby chcielibyście się modlić, jakie osoby z grona waszych znajomych najbardziej potrzebują waszej modlitwy wstawienniczej. Po trzecie, zróbcie sobie taką listę. Wystarczy kartka papieru, mały zeszycik, a miejsce czy jakiś mały plik w telefonie, w którym możecie wpisać wszystkie te imiona osób, o które chcecie się modlić i módlcie się o te osoby, wymieniając je z imienia. I możecie do tej modlitwy także zaprosić innych, waszych przyjaciół, aby wspólnie modlić się o te osoby, na których wam zależy. Zachęcam do tego, aby wypróbować. I mam nadzieję, że będzie okazja, że podzielicie się kiedyś efektami takiej modlitwy wstawienniczej. Bardzo serdecznie dziękuję wam za obecność dzisiaj, za to, że byliście z nami podczas tego studium. Chcę także zaprosić na kolejne studium, bardzo ciekawe. Wydawanie świadectwa w mocy Ducha Świętego. Czyli będziemy mówić o tej sile do skutecznej, efektywnej ewangelizacji, czyli opowiadaniu innym o Jezusie. A teraz chcemy zakończyć nasze studium modlitwą. Nasz kochany Ojcze i Boże, Stworzycielu i Odkupicielu nasz, Pocieszycielu nasz, Nauczycielu nasz. Dziękujemy, że mogliśmy dzisiaj skupić naszą uwagę przy tak ważnym
temacie, jakim jest modlitwa. I podobnie jak uczniowie Twoi, Panie Jezu, pewnego dnia poprosili, abyś nauczył ich modlić się, dołączamy i my podobną prośbę, taką samą prośbę. Naucz nas modlić się. Ucz nas, bo Ty jesteś nadal naszym nauczycielem. Dziękujemy za przykłady, które zostały zapisane w Piśmie Świętym, ułatwiając nam, dając nam pewien wzór. Pomóż podjąć te szlachetne postanowienia i ci, którzy praktykują modlitwę wstawienniczą, niech nie zniechęcają się tym, że może dzisiaj nie widzą jeszcze efektów swoich modlitw. Niech nadal te modlitwy płyną. A ci, którzy może do tej pory nie praktykowali takich modlitw, niech zainspirowani zaczną modlić się również modlitwą wstawienniczą. W imieniu Twoim, Panie Jezu, jest nasza nadzieja. Dziękujemy, że Ty przemawiasz do nas. Amen. Amen.